Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy protestanci, jak już nie potrafią się merytorycznie odnieść do 6 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, do 2 rozdziału Świętego Pawła do Rzymian, gdzie Bóg otwarcie mówi, że odda każdemu według jego uczynków i odda życie wieczne tym, którzy wytrwale szukają chwały i czci i nieśmiertelności przez spełnienie dobrych uczynków. To jest jakby komponuje tą naukę Chrystusa z 6 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, że gromadźcie sobie skarby w niebie, Ojciec Twój odda Tobie. I to, co nam odda w dniu sądu, to jest życie wieczne. Pani Madzia nie jest w stanie odpowiedzieć, czy są konieczne gromadzenie skarby w niebie, czy to jest konieczne do zbawienia, czy nie. Powiedziała mi, że to nie jest moja sprawa, a na końcu poczęstowała mnie, że jestem głupi. No, to pokazuje tylko indolencję protestantów. Moi drodzy, nie przedłużam, oddaję na chwilę głos do naszemu Piotrowi Skórzyńskiemu. Odsłuchamy sobie kawałek. Cały czas jesteśmy przy tym nagraniu wyjaśniony przez księży. Więc będziemy sobie dalej słuchać tego, co mówi. Oddaję mu głos. Tu będzie jeszcze końcówka o nieutracalnym zbawieniu. Później przejdzie trochę do listu świętego Jakuba i tu sobie zobaczymy pewną manipulację. Oddaję głos. Jezus i apostołowie. Ale to nie znaczy, że nasze uczynki nie mają żadnego znaczenia, bo owszem mają i wiele rzeczy od nich zależy, ale zbawienie nie jest jedną z nich. Bo zbawieni nie jesteśmy dzięki naszym uczynkom, tylko dzięki temu, co zrobił dla nas Jezus Chrystus. Tak, uczynki są dobre, wiele od nich zależy, tak? Ale nie zbawienie. Moi drodzy, my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wszystko to, co robimy tu na ziemi, nasze uczynki mają swoją konsekwencję w wieczności. Więc dobro bądź niedobro naszych uczynków nie ogranicza się i nie zamyka się tylko do tej ziemskiej rzeczywistości. O, ukradłem, to pójdę na 2 lata do więzienia. A więc nie będę kradł, bo pójdę do więzienia. Oczywiście też to powinna być pewna przestroga, ale my wierzący powinniśmy wierzyć, nie będę kradł, bo to jest grzech, który prowadzi do piekła. Tak, natomiast z tego, co tutaj mówi pan Piotr, wynika, że tak, dobre uczynki są pożyteczne tylko tutaj, w tym wymiarze doczesnym. No nie. Wszystko to, co robimy, mówimy, myślimy, czego nie robimy, nie mówimy i nie myślimy, ma swoje konsekwencje w wieczności, moi drodzy. Bo na podstawie tego, co robimy i tego, czego nie robimy, co myślimy i czego nie myślimy, co mówimy i czego nie mówimy, będziemy sądzeni. A więc dzisiaj nasz uczynek będzie miał swoje odbicie na sądzie ostatecznym. I mógłby się wydawać, że ksiądz to jest ktoś taki, kto przynajmniej raz w życiu Nowy Testament przeczytał. A twierdzi tak dlatego, że Jakub napisał innego, że wiara bez uczynków jest martwa. Tutaj mówię, że ten ksiądz twierdzi dlatego, że to jest najgłupsza interpretacja, bo święty Jakub napisał, że wiara bez uczynków jest martwa. I tu sobie wysłuchamy. Troszkę przeskoczyłem, bo myśmy to słuchali wcześniej, tego, co on tu mówił. Tylko, że wyrywając jeden fragment z kontekstu, nie można od tak unieważnić wszystkiego, co powiedział Pan Jezus. Jeżeli zajrzymy do listu Jakuba, to okaże się, że nie mówi on tam do pogan, jak przyjąć dar życia wiecznego, tylko mówi wierzącym, jak mają żyć, żeby wziąć koronę żywota. Bo... No właśnie, a co to jest wzięcie korony żywota? Poza tym tam, czy święty Jakub coś tutaj pisze o koronie żywota? W 2 rozdziale? Dobra, idziemy dalej. Życie wieczne jest darem, który otrzymujemy za darmo, z łaski, przez wiarę. Tak. Życie wieczne jest darem, który otrzymujemy z łaski przez wiarę.
Ale o ten dar, jak żeśmy mówili, trzeba się troszczyć, trzeba o niego zabiegać, gdyż przechowujemy go w glinianych naczyniach. Dostaje coś za darmo. Tym coś, tym czymś jest łaska zbawienia. Ale ja muszę się o nią troszczyć. Muszę z nią współpracować. Dzięki tej przez tą łaskę służyć Bogu. A więc dostaję za darmo coś, czego bym nigdy sam nie osiągnął, po co bym nigdy sam nie sięgnął, gdyby mi Bóg tego nie dał. Ale kiedy się już ją otrzyma, to trzeba tą łaskę w sobie pielęgnować, troszczyć się o nią, nie pozbywać się jej. Prawda? Bo jest takie ryzyko, nie pozbywajcie się łaski. Hebrajczyków 12 rozdział. Ale na koronę to trzeba sobie już zasłużyć. Dlatego niektórzy będą w Królestwie Niebieskim mali, a ci, którzy strzeli Bożych przykazań, będą tam wielcy. Aha, czyli kto zachowuje Boże przykazania, będzie wielki, a kto nie zachowuje Bożych przykazań, a wierzy w Chrystusa, to co, będzie zbawiony i tylko będzie tam mały? Cofnijmy sobie to jeszcze raz. A twierdzi tak dlatego, że Jakub napisał, że wiara bez uczynków jest martwa. Tylko że wyrywając jeden fragment z kontekstu, nie można od tak unieważnić wszystkiego, co powiedział Pan Jezus. No właśnie, wiara bez uczynków jest martwa. I Jezus, i ten fragment wcale nie jest zaprzeczeniem tego, co mówi Chrystus, bo Chrystus w 6 rozdziale mówi o konieczności gromadzenia sobie skarbów w niebie o uczynkach. W 25 rozdziale Mateusza też mówi o konieczności uczynków. Jest wyraźnie pokazane, kto za co idzie do nieba. W Ewangelii świętego Jana jest wyraźnie napisane, że ci, co pełnili dobre uczynki, powstaną do zmartwychwstania życia, ci, co pełnili złe, zmartwychwstaną ku potępieniu. Tak, a więc wątek konieczności dobrych uczynków przewija się przez naukę Ewangelii, tylko że protestanci tego wątku nie chcą dostrzec, bo interpretacja Efezjan 2, 8, 9 ich tak zaślepiła, że nie widzą reszty. A to może was drogo kosztować. Święty ksiądz nie wyrywa z kontekstu wersetu od świętego Jakuba. Tylko jakby spojrzeć, panie Piotrze, szerzej na Słowo Boże, to ten fragment oddaje cały kontekst nauki Chrystusa i apostołów, którzy trąbią wszem i wobec, że trzeba spełniać dobre uczynki, trzeba sobie gromadzić skarby w niebie, trzeba sobie mieć zasługi. Tytusa 3:4. Trzeba mieć zasługi. Jeżeli zajrzymy do listu Jakuba, to okaże się, że nie mówi on tam do pogan, jak przyjąć dar życia wiecznego, tylko mówi wierzącym, jak mają żyć, żeby wziąć koronę żywota. Bo życie wieczne jest darem, który otrzymujemy za darmo, z łaski, przez wiarę. Ale na koronę to trzeba sobie już zasłużyć. Dlatego niektórzy będą w Królestwie Niebieskim mali, a ci, którzy strzeli Bożych przykazań, będą tam wielcy. To kto jest tym małym? Jeżeli wielki w Królestwie Bożym jest ten, kto strzeże przykazania, to kto jest tym małym? Ten, kto wierzy, a nie zachowuje przykazań? Ten, kto wierzy, a nie spełnia uczynków? Co to za jakieś paranoje tutaj są? Warto też wiedzieć, że kiedy w Biblii pada słowo zbawić, to znaczy uratować, ocalić, to nie zawsze chodzi o ocalenie od piekła, bo uratowanym można być też od zupełnie przyziemnych rzeczy, jak choroby czy głód. I jak przeczytamy cały drugi rozdział listu Jakuba, to widzimy, że mówi on tam o rzeczach doczesnych, o jedzeniu, o ubraniu. Mówi, że jeżeli chcemy pokazać komuś naszą wiarę, to zamiast mówić, jacy to nie jesteśmy wierzący, to pokażmy to naszymi dobrymi uczynkami. Bo jeśli ktoś jest głodny, to samą naszą wiarą się nie naje. Jeżeli mamy samą wiarę bez uczynków, to nikt na ziemi nie będzie miał z niej pożytku. I w tym sensie. No właśnie. A Bóg ma pożytek z takiej naszej wiary bez uczynków? Też nie. Bo drzewo, które ma same liście, a nie ma owoców, będzie wycięte w pień, bo jest bezużyteczne.
duszy, jest ona martwa. Tak jak ciało bez duszy jest martwe, tak wiara bez uczynków martwa jest. Ale to nie znaczy, że jeżeli ktoś nie ma uczynków, to nie trafi do nieba. Aha, czyli trafi do nieba, mając martwą wiarę, tak? Jak ktoś nie ma uczynków, no... Apostoł Paweł napisał bardzo jasno, a bowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was. Dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I Jakub temu... A więc jesteśmy zbawieni z martwej wiary, tak? Bo wiara bez uczynków, jak sam żeś powiedział, panie Piotrze, jest martwa. Ale uczynki nie są konieczne do zbawienia, bo zbawia sama wiara bez uczynków, czyli martwa wiara zbawia, tak? Nie wiesz, chłopie, o czym mówisz. Jeszcze raz, święty Paweł w liście do Efezjan pisze, że za darmo zostaliśmy zbawieni, bo wszyscy zasługiwaliśmy na potępienie, ale tą łaskę, którą przez wiarę otrzymujemy, tą łaskę zbawienia, którą darmo otrzymujemy przez wiarę, trzeba współpracować i żeby a współpraca z tą łaską wymaga od nas uczynków, żeby się zbawić, czyli wejść do Królestwa Niebieskiego. Nie przeczy, bo nie mówi tu, jak zostać zbawionym od piekła, tylko mówi ludziom, którzy już są zbawieni, jak mają postępować. Zaś co do fragmentu z 25 rozdziału Ewangelii... Oczywiście święty Jakub tutaj pokazuje wierzącym drogę do zbawienia. I to jest ta manipulacja, że nie pokazuje... Odsłuchajmy sobie, co jest 22... Zaś co do fragmentu zdwójkować, zaś co do mówić, jacy to nie jesteśmy wierzący, to pokażmy to naszymi dobrymi uczynkami. Bo jeśli ktoś jest głodny, to samą naszą wiarą się nie naje. Jeżeli mamy samą wiarę bez uczynków, to nikt na ziemi nie będzie miał z niej pożytku. I w tym sensie... To jeszcze raz, Bóg też nie, a drzewo bez owoców idzie w piec. Jest ona martwa. Tak jak ciało bez duszy jest martwe, tak wiara bez uczynków martwa jest. Ale to nie znaczy, że jeżeli ktoś nie ma uczynków, to nie trafi do nieba. Apostoł... Jeśli ktoś nie ma uczynków, to nie trafi do nieba. Dałeś mi jeść, dałeś mi pić, dałeś mi odzienie, tak? A więc wejdź do nieba. Paweł napisał bardzo jasno, a bowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was. Dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I Jakub temu nie przeczy, bo nie mówi tu, jak zostać zbawionym od piekła, tylko mówi ludziom, którzy już są zbawieni, jak mają postępować. Aha, czyli pisze do zbawionych, jak mają postępować, a nie przestrzega ich... Jak mają uniknąć piekła. I to jest kłamstwo. I to jest manipulacja. Zobaczmy, moi kochani. Święty Jakub pisze właśnie tutaj o... Właśnie o tym uczynkach miłosierdzia. Ale co pisze? Czy pisze to w kontekście tylko doraźnej pomocy, takiej tylko w tym wymiarze ziemskim? Weźmy sobie 2 od 10. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie popełnisz cudzołóstwa, jednak dopuścisz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec prawa. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolności. I teraz uwaga. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. I tutaj mówię, jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków. A więc jaki jest pożytek z tego? Ano taki, że jeżeli nie będzie miał uczynków, to będzie dla niego sąd nieubłagany. A więc uczynki, brak uczynków stawiają nas, święty Jakub stawia tutaj rzeczywistość sądu.
To, co powiedział tutaj pan Piotr, jest obrzydliwą herezją, świadczącą o tym, że absolutnie nie zna drugiego rozdziału listu do Jakuba, albo zna pobieżnie, bo jest tu jeszcze raz sobie to odsłuchajmy. Zachować. Zaś co? Bo życie wieczne jest zachować. Zaś co do fragmentu z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, to też warto przeczytać go w całości i zobaczyć, to pokażmy to naszymi dobrymi uczynkami. Bo jeśli ktoś jest głodny, to samą naszą wiarą się nie naje. Jeżeli mamy samą wiarę bez uczynków, to nikt na ziemi nie będzie miał z niej pożytku. I w tym sensie jest ona martwa. Tak jak ciało bez duszy jest martwe, tak wiara bez uczynków martwa jest. Ale to nie znaczy, że jeżeli ktoś nie ma uczynków, to nie trafi do nieba. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czyni miłosierdzia, a więc dla tego, który nie ma uczynków miłosierdzia. Miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem. A więc święty Jakub, pisząc o konieczności, o miłosierdziu, o dzieleniu się, tak, dawaniu chleba i tak dalej, jest to paralelne do tego, co mówi Chrystus o sądzie ostatecznym z 25 rozdziału Mateusza, tak? Święty Jakub pisze, mówi to samo. I mówi, nie będziesz miał tych uczynków, będzie to sąd nieubłagany. A co to znaczy sąd nieubłagany? No mamy to, idźcie precz ode mnie. Bo nie daliście mi pić, bo nie daliście mi jeść. A więc uczynki, bądź ich brak, będzie miało swoje konsekwencje na sądzie, który dla jednych będzie tryumfem, a dla drugich może się okazać nie do ubłagania. Apostoł Paweł napisał bardzo jasno, albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was. Dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I Jakub temu nie przeczy, bo nie mówi tu, jak zostać zbawionym od piekła, tylko mówi ludziom, którzy już są zbawieni, jak mają postępować. Zaś co do fragmentu z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, to też warto przeczytać go w całości i zobaczyć, co tak naprawdę ma tam miejsce. Pan Jezus dzieli tam ludzi na dwie grupy, po prawej stawiając tych, którzy odziedziczą królestwo, a po lewej tych, których pośle do piekła. I zaczynając od tych, którzy są po jego prawej, mówi: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Na co sprawiedliwi zareagowali pytaniem, mówiąc: Panie, kiedyśmy cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a napojiliśmy cię. Na co Jezus odpowiada: cokolwiekście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Co wiąże się ze słowami, które powiedział swoim uczniom w rozdziale 10. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. A potem, jak czytamy, rzecze i tym, którzy będą po lewicy, idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Na co potępieni też zareagowali pytaniem, mówiąc: Panie, kiedyśmy cię widzieli łaknącym, albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie służyliśmy tobie? Wtedy im odpowie, mówiąc: zaprawdę powiadam wam, czegościekolwiek nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, i mnieście nie uczynili. I pójdą ci na męki wieczne, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. I co wynika z tego fragmentu, to że ludzie niewierzący nie wykonali żadnego z tych dobrych uczynków wobec tych, których Chrystus nazywa swoimi braćmi. A to dlatego, że chrześcijanie są przez ten świat znienawidzeni. Dzisiaj, żeby to zilustrować, to naprawdę wiele nie trzeba. Wystarczy przeczytać fragment Biblii i powiedzieć, że to, co przykazał Bóg, jest dobre. I nienawiść już się na człowieka wiadrami wylewa. Apostoł Jan napisał:
Nie dziwujcie się, bracia moi, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, żeśmy przeniesieni ze śmierci do żywota, iż miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci. A naszymi braćmi nie są wszyscy ludzie, a już na pewno nie ci, którzy stali się synami diabła, ale ci, którzy przez wiarę stali się synami Bożymi. Bo wszelki, co wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A wszelki, co miłuje tego, który urodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony. Dlatego też sprawiedliwi wykonali te dobre uczynki, nakarmili i odziali braci, którzy byli w potrzebie. I kto wykonał więcej tych dobrych uczynków, ten będzie miał większe dziedzictwo w Królestwie Niebieskim. Bo to nie jest tak, że każdy... A gdzie to jest napisane, że kto wykonał więcej, będzie miał większe dziedzictwo? Skądżeś się to wziął? Poza tym, czy wykumaczy czacze, o czym on tu gada? A ja nie bardzo. Dlaczego ci, co nie zrobili, poszli do piekła? Bo nie zrobili, nie mieli uczynków miłosierdzia. Teraz będzie lał wodę, kto jest bratem, a kto nie jest. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Jeżeli ja podam miskę zupy muzułmaninowi, hindusowi, terroryście, ateiście, podaję go Chrystusowi. Niezależnie, czy ten człowiek jest wierzącym katolikiem rzymskim, czy grekokatolik, czy hindus, czy protestant, potrzebuje, jak mu podam pomoc, robię to Chrystusowi. Sprawiedliwy wykonał te wszystkie uczynki, o których jest tam mowa. No ale przecież ma za darmo ich. To po co musiał to wszystko robić, żeby wejść do nieba? Przecież za darmo powinien ich, nie? Jedni wykonali ich więcej, inni mniej, a niektórzy wcale. Bo Pan Jezus nie zwraca się tam do nikogo indywidualnie, tylko mówi do całej grupy ludzi. I wiemy, że w tej grupie ludzi zbawionych są tacy, którzy zdążyli tylko uwierzyć w Chrystusa i nie zrobili już żadnego z tych dobrych uczynków, ale są zbawieni. Jak chociażby złoczyńca, który wisiał na krzyżu obok Jezusa. I może zajrzyjmy do tego fragmentu, w którym jest o nim mowa. Dobra, tu już sobie dobijamy do 25 minut, odsłuchamy sobie tego jutro, ale wygibasy nam tutaj oskutecznie nasz Piotr. Pozdrawiam, kończę, żeby nie przedłużać. Odsłuchamy sobie jeszcze raz tego fragmentu jutro o sądzie ostatecznym i zobaczymy dalej, jak mu tam pójdzie to lanie wody. Pozdrawiam.